W związku ze zbliżającymi się wyborami do Rady Dyrektorów oraz 65. walnym zebraniem członków Credit Union, które odbędą się w niedzielę 25 kwietnia bieżącego roku, chcemy poinformować, że zawiadomienie o okresie nominacyjnym zostało przekazane członkom zgodnie z wymaganiami statutu Credit Union. Zawiadomienie zawiera skład komisji wyborczej i nominacyjnej, wymagane informacje dotyczące okresu nominacyjnego, kwalifikacje wymagane od kandydatów oraz inne dodatkowe istotne informacje. Zawiadomienie wywieszone jest w każdym oddziale Credit Union, a także dostępne na stronie internetowej Credit Union po kliknięciu na link wiadomości. Orkiestra Toronto Symfonietta zaprasza na koncert galowy inaugurujący obchody 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina. W odbywającym się pod patronatem Konsulatu Generalnego Polski w Toronto koncercie pod tytułem Romancing Chopin wystąpią wybitni młodzi wykonawcy. W programie oryginalne kompozycje Chopina, m.in. koncert fortepianowy numer 2 F-moll oraz specjalnie przygotowane nowe aranżacje na skrzypce, flet, wiolonczele i śpiew z orkiestrą. Wśród solistów znajdą się młodzi polscy artyści. Prowadzony przez dyrygenta Macieja Jaśkiewicza koncert odbędzie się w sobotę 6 lutego o godzinie 7 wieczorem w Isabel Bader Theater przy 93 Charles Street w Toronto. W dniach od 26 lutego do 7 marca bieżącego roku w Centrum Kultury imienia Jana Pawła II w Missadze odbędzie się Kanadyjski Festiwal Muzyki Chopinowskiej. Polska Credit Union z przyjemnością informuje, że jest jednym z głównych sponsorów tego wydarzenia. Zapraszamy do uczczenia 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina, wzięcia udziału w odczytach i warsztatach artystycznych oraz koncertach młodych kanadyjskich pianistów, którzy poprzez udział w tym festiwalu mają szansę wejść na światowe sceny artystyczne. Zapraszamy również na koncert galowy laureatów do nowej sali koncertowej Kerner Hall w Royal Conservatory w Toronto w niedzielę 7 marca. Polsko-kanadyjski klub jachtowy Biały Żagiel zaprasza na wielki bal kapitański w sobotę 6 lutego od godziny 18.30 do 3 nad ranem w Oasis Convention Center przy 1036 Lakeshore Road East w Mississadze. Do tańca gra zespół Mr. System. W niedzielę 7 lutego w godzinach od 9 do 2.30 w sali parafialnej Kościoła Matki Bożej Królowej Polski przy 625 Middlefield Road w Scarborough czynna będzie wystawa pod tytułem Polski Pieniądz Papierowy. Obejrzeć można będzie historię polskiego banknotu od okresu insurekcji kościuszkowskiej aż do dziś. Okręg Mississauga Kongresu Polonii Kanadyjskiej zaprasza na uroczysty bal z okazji 10. rocznicy utworzenia okręgu w piątek 12 lutego w Centrum Kultury imienia Jana Pawła II w Mississaudze. Do tańca gra zespół Mr. System. Wyśmienita kolacja i zimny bufet przygotowane przez Gromada Catering. Koktajl o godzinie 18, kolacja o 19. W programie występy profesjonalnych tancerzy i nauka tańca towarzyskiego, loteria z wartościowymi nagrodami, konkursy, atrakcje, niespodzianki. Związek Narodowy Polski, gmina pierwsza, zaprasza na kolejne spotkanie z kulturą polską w piątek 12 lutego o godzinie 19.30 w siedzibie gminy przy 71 Judson Street w Etobicoke. Tematem spotkania pod tytułem Rodem Warszawianin będzie muzyka i listy Chopina. Działająca przy parafii świętego Maksymiliana Kolbe grupa piątkowa zaprasza na imprezę walentynkową w piątek 12 lutego do restauracji Orbit w Mississadze. Wstęp $10. Federacja Polek w Kanadzie, ogniwo numer 18 w Hamilton, zaprasza na bankiet walentynkowy w sobotę 13 lutego o godzinie 18.30 w Domu Polskim przy 4 Solidarność Place. Tradycyjny obiad, wiele atrakcji, gier i zabaw, pokaz mody i bogata loteria fantowa. Do tańca gra disc jockey, pan Sławek z kabaretu To i Owo. Dochód z bankietu przeznaczony zostanie na Fundację Edukacyjną Dobruckiej. Centrum Kultury imienia Jana Pawła II zaprasza na zabawę ostatkową w sobotę 13 lutego o godzinie 19.30. Do tańca gra zespół Polanie. Kolację przygotuje Jan Gromada. Bilety do nabycia w centrum. Zespół Taneczny Krakowia, działający przy parafii świętego Eugeniusza de Mazenod w Brampton, zaprasza na uroczyste obchody swego pięciolecia, w tym również walentynki i ostatki, które odbędą się w sobotę 13 lutego o godzinie 17.30 w Speranza Banquet Hall w Brampton. W cenie biletu $55 gorąca kolacja z deserem. Bogata loteria, występ góralskiego zespołu Świarni i pokaz młodych artystów zespołu Krakowia. Do tańca gra zespół Guitar Max. Klub sportowy Wisła United zaprasza na super zabawę walentynkową w sobotę 13 lutego w polskiej hali bankietowej przy 2316 Fairview Street w Burlington.
Do tańca gra zespół Mr. System. Polonia Promotion Group zaprasza na wielki, ostatni w Kanadzie koncert Jana Pietrzaka w piątek i w sobotę 19 i 20 lutego o godzinie 20 w Centrum Kultury imienia Jana Pawła II w Mississaudze oraz w niedzielę 21 lutego o godzinie 19 w Royal Canadian Legion w Kitchener. I to już wszystko, co przygotowaliśmy w dzisiejszym wydaniu Polskiego Studia. Żegnając się z Państwem, życzę udanego weekendu. Do zobaczenia.